Dzisiejszy przegląd sportowy oglądacie Państwo dzięki Bankowi Spółdzielczemu wspierającemu sport w Sieradzu i regionie sieradzkim oraz firmie Okna Konieczny. W dzisiejszym przeglądzie sportowym przygotowaliśmy dla Państwa przegrana Warty Sieradz. No niestety, no zostajemy bez punktów Sieradzu. Kolejne zwycięstwo sieradzkich siatkarzy. Musi minąć, zanim oni się ograją i będą fizycznie trochę lepsi. Unia Sieradz Męka kontra LZS Trębieskie. Spróbowaliśmy, no niestety szczęście nam nie pomogło. W meczu 15. kolejki 3. ligi Warta Sieradz przegrała na swoim boisku 3-1 z Lechią Tomaszów. Były trener Biało-Zielonych tym razem do zwycięstwa poprowadził gości. Początek meczu świetnie rozpoczęła aktywna gra Biało-Zielonych, jednak strzał po strzale Lechi padł już w ciągu pierwszych 30 minut. Łukasz Mitek pomimo jednego z najlepszych zagrań do obrońcy nie zaskoczył jednak bramkarza Lechi. Jeden z groźniejszych strzałów należał do Jarosława Szyca w 13. minucie. Wynik otworzył Adam Patora w 20. minucie. Po tej akcji do wyniku dołożył punktów Kamil Szymczak, ustalając wynik na 2-0. W przerwie założyliśmy sobie, że wyjdziemy na nich wysoko, spróbujemy coś strzelić. Udało nam się, łapiemy kontakt, zaczynamy grać zupełnie inaczej, tak jak sobie to zakładaliśmy przez cały mecz. I nagle okazuje się, że zamiast zrobić wynik na 2-2, dostajemy na 3-1. I to już zupełnie zmieniło obraz meczu, gdzie wydaje mi się, że w drugiej połowie graliśmy bardzo dobry mecz z naszej strony. Graliśmy konsekwentnie, to co sobie zakładaliśmy, to realizowaliśmy. Do pewnego momentu, kiedy straciliśmy bramkę na 3-1, tak? No to już... To już zupełnie zmieniło obraz w gry naszej. Wydaje mi się, że chcieliśmy tą bramkę strzelić na 3-2, spróbować coś jeszcze odmienić, no niestety się nie udało. No i kończy się wynikiem 3-1 i no niestety, no zostajemy bez punktów się radzą. Druga połowa rozpoczęła się dobrą grą Warty. Jedynie do celnego strzału brakowało wykończenia akcji. Wyczekiwanie upragnionej bramki zwieńczył Maciej Łabęcki w 68 minucie. Niestety, może brak motywacji spowodował u Biało-Zielonych brak walecznej gry. Niemniej pięknym strzałem w 72 minucie zamknął stawkę Artur Golański, ustalając wynik końcowy na 3-1. W doliczonym czasie gry okazję miał również Bartosz Narożnik, ale nie zdołał podwyższyć wyniku. Gra była... Nie wiem, czy dobra, czy zła. Będę to analizował, muszę obejrzeć jeszcze raz na spokojnie. Natomiast tutaj przede wszystkim największy problem nasz to był w momencie, kiedy strzeliśmy bramkę na 2-1. Tu mam pretensje do drużyny, do zawodników, że chyba mnie najbardziej zależało tutaj na strzeleniu kolejnej bramki, bo u zawodników tego nie widziałem. To był kluczowy moment tego meczu, żeby przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. To nie mówię o remisie, mówię o zwycięstwie. To był moment, gdzie mogliśmy strzelić następną bramkę i wtedy by pewnie nam się grało o wiele łatwiej. Przespaliśmy pierwszą połowę, bo znowu straciliśmy dwie bramki po błędach indywidualnych, ale mieliśmy ten mecz jeszcze do odrobienia i tutaj trzeba się zastanowić. Będę mocno tutaj miał pretensje do zawodników o tą sytuację, gdzie mówię, to mi przy linii chyba bardziej zależało na tym, żeby poszli za ciosem i strzelili bramkę na 2-2, a wyglądało to tak, jakby się przestraszyli, że wygramy mecz u siebie. Nie wiem dlaczego. Cieszy mnie po dzisiejszym meczu to, że nie straciliśmy żadnego zawodnika, czyli generalnie Sylwek Pawlak nie dostał czwartej żółtej kartki, bo wtedy mieliśmy mega problem. Mamy całą kadrę jak gdyby szeroką już, bo wraca od poniedziałku do treningów Wiktor Planeta, wraca Sitarz, także że będziemy mogli tutaj dokonać jakichś większych roszad i trochę zmienić to ustawienie. Sobotnie spotkanie ponownie okazało się szczęśliwe dla siatkarzy z Sieradza, którzy bezkonkurencyjnie pokonali drużynę ze Spały. W tym sezonie forma sieradzkich siatkarzy dopisuje. Kolejne spotkanie w trzeciej lidze zakończyło się dla nich pomyślnie. ULKS Mosir podejmowało na własnej hali młodszy zespół SMS PZPS 3 Spała. W każdym elemencie gry górą byli sieradzanie i wygrali 3-0, prowadząc tym samym w ligowej tabeli.
Dużo dobrze zagraliśmy zagrywką. Chęć była od razu wszystkich zawodników, widać było na boisku. Każdemu się chciało, bardzo każdy dobrze zagrał. Chłopaki zespoły to są dzieciaki, które to jest pierwsza klasa gimnazjum. To wszystko biorą z całej Polski zawodników, które są wysocy, mają warunki fizyczne. Trochę czasu musi minąć, zanim oni się ograją i będą fizycznie trochę lepsi. Dlatego z faniactwem dużo lepiej można zagrać z nimi i łatwiej jest. Wszyscy po prostu dobrze zagrali, mało było błędów w zagrywce, jak i w przyjęciu. Był całkiem dobry mecz z naszej strony, dlatego też taki wynik zdecydowany. Niezmiernie to ja się cieszę i całym zespołem się cieszymy, że nam na razie to wychodzi dość fajnie i te założenia, które sobie stawiamy, to realizujemy je praktycznie w 100%. Chociaż mieliśmy teraz taki trochę słabszy tydzień, jeśli chodzi o trening. Było widać takie zmęczenie i może takie pierwsze znużenie sobą, bo jednak już trochę trenujemy. Ale dzisiaj na meczu znowu tego nie było widać, czyli było widać wszystko to, co pozytywne. Fajnie się bawiliśmy tym graniem i w zasadzie trzeba przyznać, że wszystko nam wychodziło. Kto wszedł na boisko z ławki, ten coś od siebie dołożył, także tylko pozytywnie wszystko. Spodziewaliśmy się trochę większego oporu tutaj młodych zawodników ze Spały, bo jednak no, oni spędzają po 6 godzin dziennie co najmniej na sali, więc są młodzi i jeszcze ich forma faluje, ale spodziewaliśmy się, że trochę bardziej się postawią. Jak najbardziej jesteśmy tak nastawieni pozytywnie, ale tak ja zawsze mówię tej przezorności, żeby być pozytywnie nastawionym, być 100% optymistą przed każdym meczem, ale żeby te resztki takiej przezorności zachować, bo w każdej chwili może ktoś nas zaskoczyć. W meczu 13. kolejki sieradzkiej klasy A grupy drugiej Unia Sieradz Męka podejmowała drużynę LZS-u Rębieskie. Spotkanie Unii Sieradz Męka LZS-u Rębieskie dobrze rozpoczęło się dla gości. Wynik spotkania otworzył w 5. minucie kapitan LZS-u Tomasz Pawlak, który po błędzie obrony Unii przejął piłkę i pokonał Arkadiusza Świątka. W 26. minucie na 0-2 dla Rębieskich wynik podwyższył Konrad Kmiecik, który zdobył bramkę głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Do przerwy Rębieskie prowadziło w Męce 0-2. Dzisiaj graliśmy bardzo dobrze, były momenty, w których brakło nam sił, ale zwyciężyliśmy, myślę, zasłużenie. Dobrze to wychodziło, no niestety szczęście nie pomogło. Straciliśmy 4. bramkę, z tego już jest ciężko się podnieść. A zostało 20 minut do końca, tak więc próbowaliśmy, no niestety szczęście nam nie pomogło. Po przerwie Rębieskie zdobyły 3. bramkę, ale samobójcze trafienie zaliczył w 48. minucie Janusz Piątkowski. Większość kibiców uważała, że mecz jest już przegrany, ale nadzieję dla Unii przywrócił Artur Mikosik, który zdobył 2 bramki w 52. i 68. minucie. Wydawało się, że Unia powalczy o remis, a może nawet o zwycięstwo, ale te plany pokrzyżował Tomasz Kawałowski, który ustalił wynik spotkania na 2-4 dla LZS-u Rębieskie i to oni wywieźli z Sieradza Męki 3 punkty. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu zaprasza drużyny do wzięcia udziału w pierwszym turnieju Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej. Turniej odbędzie się 26 listopada 2017 roku w hali jednostki wojskowej przy ulicy Mickiewicza. Amatorskie drużyny mogą się zgłaszać do 22 listopada bieżącego roku pod numerem telefonu 43 822 38 82. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was w przeglądzie sportowym. Nasze materiały są dostępne na stronie 8tvr.pl w zakładce Sport. Dzisiejszy przegląd sportowy oglądaliście Państwo dzięki Bankowi Spółdzielczemu wspierającemu sport w Sieradzu i regionie sieradzkim oraz firmie Okna Konieczny.